Hejka, tutaj robię z kanału Laila Quicks i mam dużo książek do przeczytania i jakby na razie idzie mi to bardzo, bardzo źle. Od wielu tygodni próbuję skończyć 3 książki, co jest przykre. Słucham też audiobooka Ray the Silence, ale jestem już pod koniec i jakby to nie będzie duży problem, żeby się z nim uporać. Ale oprócz tego największy problem mam chyba z... Dlaczego nie rozmawiałam już z moją kolorze skóry Reni Adolodż, bo jako zwyczajnie nie mam siły i czasu do niej usiąść, bo chcę też przyswoić te informacje, które na przykład się tutaj znajdują już po 30 stronach mniej więcej. Wiem, że jakby właśnie jest tu dużo dla mnie nowych rzeczy, czy jakby rzeczy, z których nie do końca zdawałam sobie sprawę, więc jakby mózg musi działać. A że mózg nie działa, no to sobie leży. Venture po prostu jakoś chyba zwyczajnie mi się nie podoba zbyt mocno. Trochę mam dość tej książki. Zostało mi tyle. I naprawdę chcę już ją skończyć i mieć to za sobą. Because this shit is embarrassing, ale... No nie umiem. No i ostatnia rzecz, którą czytam, to jest e-book Hell Followed With Us. To jest książka, która mi się bardzo podoba i jakby bawię się z nią świetnie. Ale wiecie, jak mam do wyboru wyłączyć mózg i włączyć kucyki pony na Netflixie, albo czytać YA horror z transpłciowym głównym bohaterem, tak by teoretycznie... Tak, owszem, ogólnie życiowo uważam, że ta druga opcja jest bardziej atrakcyjna, ale fizycznie, w tym momencie w życiu, w którym jestem, jakoś ta opcja pierwsza zawsze wygrywa, więc idziemy tak średnio, ale muszę też ją skończyć, bo po pierwsze mam więcej przedpremierowych książek do przeczytania z Netgali, a po drugie ta książka dosłownie daje mi koszmary, co jakby nie na zasadzie, o Jezu. Żyję nią, po prostu oddycham tym światem i tak dalej. Tylko wiecie, mózg sobie przetwarza krwawe obrazy i potem śmierci, haha. A może to my też tak powinniśmy zrobić i nie wyzywać się nigdy. To jakby raczej jest komplementem dla książki pewnie niż jakby czymś negatywnym, ale ja chcę spać. Chcę się wyspać i... Chcę się obudzić po prostu bez poczucia, że mam ręce we krwi czy coś w tym rodzaju, więc chcę skończyć książkę najlepiej dzisiaj, bo też zostało mi w sumie dość niewiele, a nie mam zbyt wiele do zrobienia na jutro. Muszę jeszcze przeczytać jeden dramat, ale to nie potrwa zbyt długo, bo dramaty. Ale ogólnie plan na dzisiaj jest tak, żeby właśnie skończyć tę książkę i też przeczytać jak najwięcej z Venture, żeby wreszcie skończyć i żeby wreszcie mieć spokój od tej książki i móc zacząć coś innego. Miałam tyle książek do przeczytania, po prostu siedzę i się męczę nad jedną i tą samą od miesiąca i to jest po prostu embarrassing. Przeczytam już 81% Hell Followed With Us, więc ten 20% mi zostało na dzisiaj. No, to ten, see you later. Ok, więc jest 16:30 i ja skończyłam Hell Followed With Us przed chwilą. Zabawa była przednia, bardzo intensywna książka, bardzo krwawa książka, dużo body horroru i takich innych rzeczy, co myślę, że jest delicious, especially w sytuacji, w której to wszystko jest w pewnym sensie metaforą transpłciowości i jakoś się z tym łączy. No to jest ogólnie książka o trans chłopaku, który ucieka ze swojego jakby rodzinnego kultu, który w imię Boga morduje ludzi i sprowadził zarazę na ludzkość i wierzy w to, że tylko poprzez zniszczenie osiągną, prawda, dostęp do nieba. I ten chłopiec jest właśnie przez nich uczyniony czymś w rodzaju broni biologicznej, gdzie z czasem jego ciało zacznie się zmieniać w ciało potwora slash anioła. No i ten chłopiec stamtąd ucieka
I znajduje się w centrum dla kurowej młodzieży, które przetrwało jeszcze z czasów po prostu przed tą zarazą i przed końcem świata, gdzie znajduje przyjaciół i found family i ludzi, którzy go akceptują. I to jest mega urocze, cała książka jest jakby, wiecie, no ostatecznie jest urocza, ale to jest też horror, co prawda młodzieżowy, ale wciąż horror i właśnie bardzo dużo krwi, bebechów, strasznych rzeczy, tak jak wcześniej mówiłam, dosłownie dała mi koszmary. Ale ja myślę, że to wspaniałe i myślę, że bardzo, bardzo powerful i ma dużo świetnych rzeczy, jeżeli właśnie chodzi o reprezentację transpłciowości. Chociaż jakby z drugiej strony jest też jakby sporo, wiecie, misgenderingu w stosunku do głównego bohatera i to może być trochę nieprzyjemne dla, szczególnie dla osób trans, ale jest to zrobione w taki sposób, jakby nadrabia też takimi nawet bardzo subtelnymi albo właśnie bardzo rozległymi jakimiś wnioskami czy spostrzeżeniami czy połączeniami właśnie między byciem trans a poczuciem jakiejś potworności. It was amazing, I loved it. Teraz właśnie nie wiem co robić. Trochę mam ochotę coś obejrzeć, na przykład serial o gay piratach. Podoba mi się to, że są dwa seriale o gay piratach co najmniej i że w sumie nie wiadomo o którym mówię, ale teraz chodzi mi o ten nowy Taiki Waititiego. Bo Black Sails się trochę boję wciąż. Będę potem też piec chlebek bananowy, bo mam banany do zużycia. I no muszę przeczytać ten dramat na jutro, ale nie wiem czy nie zrobię tego jutro rano, bo mi się nie chce teraz. A też potem się zapomnę. Moich dosłownie pierwszych zajęć z dnia, bo takim właśnie jestem człowiekiem, takim właśnie jestem studentem. Ostatnio przeczytałam dramat na poniedziałek i omawialiśmy go dopiero w piątek z powodów. Ja naprawdę zero w ogóle, co się tam działo, nie mam pojęcia. Równie dobrze jakby po co się trudzić z czytaniem at this point, jeżeli i tak zapomnę po więcej niż jednym dniu. I jest poniedziałek wieczór. Dzisiaj czytałam ten dramat na zajęcia. To był korowód / taniec miłości. Dosłownie sztuka o seksie. Dosłownie nic więcej się tam nie dzieje, tylko ludzie uprawiają seks. Więc to było doświadczenie. Zaczęłam też tego e-booka The Breakup. To jest romans, w którym główna bohaterka jest ze swoim chłopakiem całe życie, coś tam. I on chyba w którymś momencie mówi, że chciałby się spotykać z kimś innym. I jakby ona tego nie chce. W sensie jakby też z kimś innym. Ona tego nie chce, ale się zgadza. I żeby nie być jakby od niego gorszą, chyba będzie fake date'ować jakąś laskę. Ale nie jestem, chyba tak mi się wydaje, na razie jestem na samym początku 10% into książka. I oni się właśnie zaręczyli, nie? Ta para, ta dziewczyna i ten chłopak. I na razie, no nie wiem czy to jest vibe. Zobacz jak to się rozkręci, są brytulami. I to jest tak boleśnie widoczne. In this account we hate the British and the French, mainly. No, więc będę update'ować później. Siemka! Zgadnijcie, kto zapomniał, że nagrywa cokolwiek. To ja. Ja jestem to. Nie wiem, czy jest coś do update'owania. Czytam The Breakup w e-booku. Bawię się na razie średnio. To jest dosłownie połowa książki.
jakby główna bohaterka i jej love interest były na jednej randce, jednej. Po prostu czuję, że to niekoniecznie musi być książka dla mnie, ale no wypowiem się w pełni, jak ją skończę. No, oprócz tego chodzę na zajęcia, czytam dramaty. Dzisiaj wyjątkowo również udało mi się wrócić jakimś cudem do domu z zajęć z dwoma nowymi książkami. Bo nasz wydział organizował taką wymianę książkową i wręcz na siłę ściskali, prawda, dziś osobom książki. I moja koleżanka akurat właśnie dostała dwie książki. Czy trzy. Więc trzeba było również pomóc się pozbyć podobnej ilości książek z tego zbioru. Pierwsza z nich to Riot Baby, Czego, a nie Buciego. Szczerze mówiąc, po prostu zobaczyłam to nazwisko i to było takie wow, kojarzę to nazwisko. Nie wiem jeszcze skąd, ale kojarzę. I no wiecie, za darmożkę, wziąć a nie wziąć, mieć a nie mieć. Mi się to Czuj o niebuci kojarzy z fantastyką, ale to chyba nie jest fantastyka. Ale no nie mam pewności, no bo tak jak mówię, nie, dopiero ta książka jest, prawda, w moich rękach po raz pierwszy w życiu teraz. Ale jest też bardzo krótka, więc myślę, że szybko się z nią uboram. A druga książka to jest w połowie żart tak naprawdę, bo ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek przeczytam chociaż, nie wiem, rozdział z niej. To jest o bóstwach płodności albo o kultach falicznych dawnych i współczesnych. Jacques Antoine Duller. I tak jak mówię, trochę żart. Nie wiem, czy będę w stanie cokolwiek przeczytać, bo jakby też, wiecie, to brzmi jak coś, co się chce wiedzieć, ale jednocześnie coś, o czym się nie chce czytać przez godzinę pod rząd jako osoba transpłciowa. Więc nie wiem, czy cokolwiek zrobię z tą książką, to najwyżej ją również podam dalej za jakiś czas. To jest też seria Biblioteka Klasyków Antropologii, co myślę, że jest ciekawe i myślę, że właśnie na przykład może być ciekawsze dla antropologów, na przykład dla Miszy, Misha Let Me Know. Mogę ci kiedyś przywieźć tę książkę do Poznania. No i w sumie tyle. Idę dalej czytać na zajęcia rzeczy. Ja nigdy nie skończę werszu, przysięgam. Jest już prawie koniec miesiąca, a ja nawet nie skończyłem Radio Silence. Upsik. Hejka, jest czwartek. Dzień Wdzięczności Transpłciowych. Wszystkiego najlepszego. Buziaczki i po prostu przytulasy i tak dalej. Ode mnie dla was. Udało mi się dzisiaj skończyć dwie książki, co jest miłe, bo jest ostatni dzień marca, więc jeszcze mi się liczą do poprzedniego miesiąca. Niestety żadna z nich to nie było Vicious, znaczy Vengeful. Ja nie wiem, czy to się kiedykolwiek stanie. Zobaczymy. Ale skończyłam audiobooka Radio Silence. No jak zawsze miłość, love that book. Bardzo się cieszę na naszą dyskusję w sobotę, bo mam sporo do powiedzenia takich właśnie trochę spoilerowych rzeczy, na przykład na temat jakichś moich interpretacji, ale też jakby, wiecie, wszystkich informacji, które udało mi się zebrać przez po prostu lata śledzenia Alice Osman w mediach społecznościowych, które może nie są jakieś oczywiste dla wszystkich. I na razie też chyba w większości osób się podobała ta książka, więc myślę, że bardzo miło nam będzie się rozmawiało o sobotę. I druga książka, którą udało mi się skończyć, to The Breakup, autorstwa, give me a sec, Charlotte Barnes. Jest książka, która jest opisana jako komedia romantyczna chyba przez osobę autorską, tam w podziękowaniach i tak dalej. Jakby, no to jest książka, która stanowczo jakby ma energię komedii romantycznej, na zasadzie, że jest to bardzo lekka historia, wiecie, obyczajowa, z paroma jakimiś może głębszymi, prawda, refleksjami, ale ogólnie przyjemna i bazująca na jakichś po prostu silnych postaciach pobocznych, które mają więcej osobowości niż główne postacie. No ale na pewno nie jest to jakby książka stricte romantyczna, a wiele bardziej się skupia na jakby poznawaniu siebie, znajdowaniu czasu dla siebie i na kobiecych przyjaźniach, co myślę, że jakby jest spoko, ale trochę nie tego oczekiwałam od tej książki.
po opisie naprawdę brzmi jak nie fake dating, ale no taki bardzo ciekawy setup do romansu, gdzie jakby główna bohaterka jest świeżo zaręczona ze swoim chłopakiem, kiedy on mówi, że właściwie to chciałby trochę czasu na spotykanie się też z innymi ludźmi, bo byli ze sobą od dzieciństwa praktycznie i nigdy nie było im dane jakby poznać kogokolwiek innego w takim sensie. No i ona się zgadza, bo nie wie jak mu odmówić i myśli, że jakby to będzie po prostu trochę niekomfortowa sytuacja przez parę miesięcy i potem po prostu normalnie sobie będą dalej żyć jako szczęśliwa para, aż spotyka Fred, czyli artystkę, która jej się podoba i jakby przez to musi też zmierzyć się jakby twarzą w twarz z różnymi uczuciami i tak dalej związanymi z jej seksualnością, które wybierała przez lata. No i właśnie tak jak mówię, dużo tej kobiecej przyjaźni, chociaż jakby główna bohaterka ma pięć przyjaciółek. I to jest w ogóle sam setup mnie rozwala, bo jakby ona ma pięć przyjaciółek, z którym się przyjaźni od podstawówki. Ze swoim narzeczonym też się znają od podstawówki. On też ma jakieś tam trzech czy czterech po prostu najlepszych przyjaciół, z którymi też się znają od lat i po prostu mieszkają razem i tak dalej. I wszyscy żyją w tym samym małym miasteczku, w którym się wychowywali. Ja jestem jak... That's kind of sad. Czemu nie macie znajomych poza sobą nawzajem? Jakim cudem wciąż się wszyscy trzymacie razem? I czemu połowa z tych postaci nie ma osobowości? No więc jakby tego romansu też było ogólnie dość mało. Co jakby, no, tak jak mówię, nie jest do końca złe. Zwyczajnie nie jest to coś, czego się spodziewałam. I myślę, że jakby ta książka trafi do dużej ilości osób, ale niekoniecznie do mnie, zwłaszcza kiedy nastawiałam się na fajny romans. I nie wiem, co zaraz będę robić, chyba już nie będę dzisiaj czytać, bo jest późno. Czas się pogapić w jakiś ekran. Wcale nie robię tego dosłownie 10 godzin dziennie. Bardzo intensywnie myślę nad zrewatchowaniem Our Flag Means Death, mimo tego, że oglądałam ten serial dosłownie w niedzielę. Nawet tydzień nie minął. 4 dni minęły. Ja autentycznie już w poniedziałek miałam ochotę włączyć ten serial i zacząć go od nowa. Komfort serial. Dosłownie zawsze w moim serduszku. Zawsze w moim serduszku. Wiem, że jest ciemno i nic nie widać. Próbuję to naprawić lampą księżycem, ale pewnie to nic nie daje. Ogólnie to było kłamstwo wcześniej. Jednak jeszcze czytałam i udało mi się skończyć komiks również z Netgalli. On się nazywa The Last Session chyba. Zasadniczo o grupie przyjaciół grających w D&D i o zmianach w ich życiu i o tym, jak to wpływało również na ich kampanię. Zwłaszcza jakby biorąc pod uwagę, że jedna z osób, konkretniej DM, wprowadziła do gry swoją dziewczynę i nie wszyscy do końca się z tym godzą. Also, nie wiem co tu się dzieje, będę iść spać, ale spadł śnieg w Krakowie. Co tu się dzieje? I to tak wiecie, nie tak, że tylko na samochodach widać, że leży śnieg, ale tak też na ulicy i na trawie. Nie rozumiem. Jest koniec marca. What the actual fuck? This video is I kissed Cheryl Wheeler by... Siema, jest ogólnie niedziela. Udało mi się wczoraj skończyć Vengeful wreszcie. Sukces potężny, bardzo mi z tym dobrze, zwłaszcza, że bardzo mnie męczyła już ta książka. I szczerze mówiąc, nie robi się lepiej szczególnie mocno. Nie mam pojęcia, o czym ma być kolejna część. Bo z tego co wiem, to jej szłabie jeszcze będzie pisać trzecią część tej serii. Nie wiem o czym, nie wiem po co. Jedna rzecz, która się stała pod koniec tej książki, mnie bardzo zawiodła i mam wrażenie, że też
zupełnie, wiecie, bez impaktu, nie obeszła jakby. Więc no nie wiem, tak średnio, jeżeli chodzi o tę książkę. Oprócz tego słucham teraz audiobooka książki, która się nazywa All of You, Every Single One, Beatrice Hitchman. I to jest książka, której akcja się rozgrywała na początku XX wieku w Wiedniu. I zasadniczo jakby śledzimy po prostu parę queerowych osób, których życia się jakoś tam przeplatają ze sobą. Jest bardzo ciekawie. Nie powiem, że nie. W sensie vibe'y są wspaniałe i zawsze będą wspaniałe. Bo jakby historical fiction z queerowymi postaciami, które nie jest jakby obraźliwa wręcz, to jest zawsze duży vibe. Moim zdaniem jest też trochę śmiesznie, bardzo dużo, wiecie, takich rzeczy typu no seks i nie wiem, jakieś insecurities w relacjach ze sobą nawzajem, które nie są aż tak zgłębione, bo właśnie śledzimy jakby sporo postaci zamiast na przykład jednego konkretnego związku, jak mogłoby wynikać z opisu. No ale jest śmiesznie. Jedna z bohaterek jest dosłownie pacjentką Freuda, co też jest bardzo zabawne. I jestem tak jakoś, nie wiem, w 40%, może bliżej już połowy. Więc jakby no nie wiem jeszcze do końca, jak będę się czuć z tą książką. Ale no właśnie tak jak mówię, historical fiction z queerowymi postaciami jest zawsze super. Więc spodziewam się, że raczej pozytywnie, albo jakby neutralnie. Also, udało mi się dziś dostać książkę za 10 złotówek. Ta książka to In America, Susan Sontag. Ja w ogóle nie wiedziałam, że Sontag pisze też fikcję, pisała też fikcję, więc to mnie jakoś strasznie zaszokowało i potem w opisie wyczytałam, że to jest praktycznie jakby sfikcjonalizowana wersja życia Heleny Modrzejewskiej, tylko jakby ze zmienionymi imionami i pewnie jakimiś faktami. Czyli jakby dotyczy to sławnej, bardzo sławnej aktorki XIX-wiecznej, która z Polski wyprowadza się razem z mężem i kochankiem do Stanów, gdzie również zaczyna robić karierę pod trochę zmienionym, zamerykanizowanym nazwiskiem. Więc jakby, wiecie, dosłownie przeczytałam ten opis i byłam jak wow, uczyli mnie o tym na zajęciach. Jakby wiadomo, historycznie, a to jest fikcjonalizowane, ale myślę, że to wciąż będzie fajne. Teraz patrzę, że ktoś się uczył angielskiego z tą książką, ale chyba się poddał po pierwszym akapicie. No i właśnie, nie wiem, myślę, że ciekawie będzie zobaczyć fikcję Sontag, bo my omawialiśmy głównie jej eseje i właśnie tak jak mówię, nawet nie przyszło mi do głowy, że mogła pisać fikcję. Więc tak, doświadczenie nowe. Jeszcze jakby kasa za tę książkę, która jest używana, poszła na dobrą sprawę, więc ogólnie zadowolenie, poziom 150 tysięcy. Myślę, że to już będzie koniec tego vloga, ponieważ... bo tak. Zdążył się skończyć jeden miesiąc i zacząć kolejny, muszę nagrać też prawa, ale nie wiem, kiedy to zrobię. Bo jest ciężko. Jest ciężko, kochani. Studia, robienie rzeczy, trochę kminie, czy będę mieć w tym tygodniu czas zrobić sobie obiad więcej niż raz. Więc no naprawdę bywa ciężko. Dajcie mi znać, co wyczytaliście w tym tygodniu i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!